Cześć, cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Szczególnie witam osoby spod znaku raka, osoby zainteresowane czytaniem horoskopu na miesiąc marzec 2023. Zapraszam serdecznie, raki. Zacznę od wylosowania dla Was przewodnictwa od aniołów i przodków na miesiąc marzec. A więc pokażcie przodkowie, aniołowie, prowadzenie, przewodnictwo dla osób spod znaku raka na miesiąc marzec. Dla Was przewodnictwo oraz prowadzenie, przesłanie dla Was. Aniołowie, przodkowie, pokażcie prowadzenie, ochronę, przewodnictwo na marzec dla osób spod znaku raka. Wasze przewodnictwo. Wasze prowadzenie na marzec. Pokażcie kartę. Strażnik ziemi. Pozostań zakorzeniony i ugruntowany. Tutaj taka energia ziemska od razu się naznacza. A Wy jesteście z trygonu wody, gdzie to emocje i uczucia mają może duże znaczenie. A ta karta by raczej sugerowała, żeby tutaj troszeczkę ugruntować swoje podejście, ustabilizować się. Sugeruje, że może nie warto ulegać emocjom, dać sobie czas na oddech, na relaks, uspokojenie się, wyciszenie, aby tak poczuć, że jest się we właściwym miejscu, we właściwym czasie, poczuć taką stabilizację i siłę, taki grunt nawet pod nogami. Ale w tym miesiącu pomyślałam, że przeczytam interpretację autorską do każdego przesłania i poszukajmy. Strażnik ziemi. Wiadomość dla Ciebie. Pozostań zakorzeniony i ugruntowany. Poświęć czas na głębokie połączenie się z energią ziemi, by poczuć wsparcie i móc podejmować decyzje w oparciu o siłę i uczciwość. Dłuższa wiadomość, jaka idzie od tej karty, od tego przewodnictwa. Ważne jest, byś przyjął ugruntowane podejście wobec bieżącej sytuacji. Jeśli pędzisz naprzód lub podejmujesz decyzje w oparciu o swoje lękowe reakcje, stracisz okazję na rozwój, na który zasługujesz. Zanim przejdziesz dalej, poświęć trochę czasu, by się uspokoić i ugruntować. Oddychaj, zrelaksuj się i połącz się ze swoim centrum. Następnie zastanów się, co zrobić. Ważne jest, by zasiać nasiona, z których wyrośnie coś pięknego, a nie takie, które przerodzą się w chwasty, z którymi trzeba będzie się uporać. Bardzo fajne przesłanie do przemyślenia. Tutaj to przesłanie będzie. Warto sobie przemyśleć, zastanowić się, jak może to Wam pomóc. A w tej chwili przechodzę do wylosowania kart. Najpierw rozkład pokazujący Was. Co dla Was jest najważniejsze w marcu. Więc pokażcie proszę kartę. Raki w marcu 2023 roku. Przekaz ogólny. Co dla raków najważniejsze? Rozkład ogólny. Co dla raków najważniejsze? Pokażcie proszę. Zobaczymy. Raki w marcu. Pokażcie proszę karty. Raki. Raki. Co dla Was karty? Jak Was karty tutaj pokazują? Jak Was karty tutaj pokazują? Raki w marcu. Wasza centralna energia. Jakiej energii? Karty śmierci, o proszę. Karty śmierci. Lekcje z poprzedniego okresu. Lekcja nauka. Karta sprawiedliwości. Lekcja nauka. Co należy rozliczyć, jakie wnioski wyciągnąć z poprzedniego okresu, pokazuje się Wam w karcie sprawiedliwości. Jakie idą wyzwania do Was w marcu? Cesarzowa. Cesarzowa. Czego nie robić, na co uważać. Siódemka mieczy. Jak postępować, jakie okazje wykorzystywać. Królowa Kielichów. Ciekawe, jaki macie tutaj rozkład. Bardzo fajne karty. Mocne karty arkan wielkich. Śmierć, sprawiedliwość oraz cesarzowa. Jest karta śmierci. Waszą centralną energią jest karta mówiąca o waszej gotowości do zmian, przemian, zakańczania czegoś, przekształcania, może przewartościowywania, szeroko rozumianej transformacji człowieka. To dotyczyć może naprawdę raki wszystkiego. No nie wiem, życia uczuciowego, zawodowego, twoich, waszych własnych przekonań, nie wiem, podejścia może po prostu do życia i spraw życia codziennego. To, co karta śmierci radzi, to na pewno, że ona sama w sobie nie jest złą kartą, czy jakimś złym omenem dla was. Ona mówi o tym, by być otwartym na zmiany. Otwartym na zmiany. Nie wiem, by coś skończyć, ale to dlatego, abyście zrobili miejsce na coś nowego. Coś, co na przykład możliwe, że dzięki zmianom przyjdzie, po prostu. I w karcie śmierci robimy miejsce na coś nowego. Karta także radzi, by być wytrwałym w tych zmianach, na które się decydujecie, z którymi przyjdzie się wam zmierzyć. I nie bać się. Nie bać się tych zmian, nie trzymać się na przykład kurczowo przeszłości, starych schematów, starych, nie wiem, przekonań, bo nie są dla was korzystne w tych kartach. Co jeszcze myślę, to nie tracić wiary. Nie tracić wiary i nadziei na przykład na poprawę, uwierzyć może bardziej w sens swojego jestestwa, w sens swojego życia. Myślę, że przy tych kartach warto zwrócić uwagę w tym miesiącu na sprawy, które naprawdę wymagają gruntownych zmian, bo macie w tym rozkładzie naprawdę silne karty arkan wielkich. Niedaleko w tarocie jest karta sprawiedliwości. Bardzo niedaleko. Karta sprawiedliwości, lekcja, którą tutaj karty sugerują w tym rozkładzie, by wyciągnąć z poprzednich okresów, wyciągnąć i nauczyć się tak solidnie i skrupulatnie. A o co tutaj może mi chodzić? Bo karta mówiąca w karcie sprawiedliwości, karta mówiąca o sprawiedliwości, uczciwości, takiej bezstronności, wewnętrznej dyscyplinie i odpowiedzialności za siebie, to tak pokrótce radzi przyjąć następującą lekcję, rozliczać się i spojrzeć też prawdzie w oczy. Zamykać sprawy, które są niedokończone. Wyrównać rachunki, zmierzyć się po prostu z prawdą. Zawsze także mieć na uwadze dwie strony, dwa stanowiska. Nie wolno oszukiwać i iść poza prawem. Ja myślę, że karta sprawiedliwości razem z kartą sądu, przepraszam, karta sprawiedliwości razem z kartą śmierci mówi, że czas jest na przygotowanie się do uporządkowania czegoś w życiu, uregulowania spraw. Jeśli doszło do na przykład niesłusznego osądu, jakiejś niesprawiedliwości po waszej stronie, czas się właśnie teraz, czas tak jakby nauczyć się właściwie, dokonywać właściwej oceny sytuacji, osób czy siebie samego. I macie w tym miesiącu naprawdę wiele spraw, możecie mieć w tym miesiącu wiele spraw do zrozumienia, zakończenia i dawania sobie szansy na nową drogę życiową chociażby. Wyzwaniem macie tutaj cesarzową. Wyzwaniem jest jakaś kobieta, może to być jakaś kobieta w waszym życiu, która wam imponuje, jest ważna, jest cenna. Możliwe, że stanowi wzór do naśladowania, bo na przykład jej życie i postawa, atrakcyjność po prostu wam imponują. Albo może macie nawet wrażenie, że jest to taka kobieta idealna i to nawet świetnie mi się kojarzy z waszym takim jakby odrodzeniem i czasem płodności, wzmocnienia życiowej pozycji dzięki dostrzeżeniu własnej wartości. Więc jeżeli jest taki wzór do naśladowania, to jest to dobry wzór, ale to musicie wykorzystać z korzyścią dla siebie, bo czasami czerpanie, patrząc na czyjś wzór, zaniżamy swoją wartość i samoocenę, albo szukamy tego ideału wśród osób, na przykład do relacji, a nie warto się tu porównywać. Moim zdaniem to, co jest waszym wyzwaniem, to Nauczyć się czerpać z doświadczenia, znać swoją wartość, zadbać o swoją atrakcyjność, wiedzieć, że macie wszystko w sobie, co możecie pomnażać. Macie przede wszystkim też prawo decydować o sobie, ale musicie być bardziej zdecydowani, stanowczy, pewni siebie, akceptować siebie. Nie dajcie się na przykład poczuciu, że tracicie kontrolę i władzę nad swoim życiem i to jest bardzo ciekawe, bo cesarzowa to pomyślna karta, ale jeśli, tak jak wspomniałam, jest ktoś w waszym otoczeniu, w waszym zainteresowaniu, to nie wpadajcie w taką pułapkę właśnie porównywania się do tej kobiety. Nie próbujcie, na przykład, nie porównujcie kogoś do niej, bo to nie jest korzystne. Wiele z własnej autentyczności tracicie, porównując się do jakiegoś wzoru i zamykając się tylko na taki, a nie inny szablon. To, czego właśnie w tym miesiącu należałoby unikać, to pozbawiać siebie takiego poczucia wartości. I pokazała to siódemka mieczy. Ona jest taką kartą umykającej energii, czy to przez, nie wiem, okradanie siebie samego z tej energii, czy to przez kogoś, kto jest w waszym otoczeniu. Co mi się tutaj jeszcze nasuwa, to też może być brak wiary w siebie. Może być troszeczkę taka sytuacja, że szukacie pomocy, bo czujecie zależność od kogoś. Unikajcie takiej postawy, nie marnujcie swojego potencjału przez brak wiary w siebie. Starajcie się uniezależniać, bo waszym wyzwaniem jest cesarzowa. Mówi wam, weźcie się w garść, bierzcie sprawy w swoje ręce, bo macie potencjał. Możecie być osobą atrakcyjną, możecie mieć duże powodzenie, ale jeśli ta karta stoi w pozycji wyzwania, to bardziej tutaj ona oczekuje od was tego, że sami to w sobie dostrzeżecie, ale dopiero wtedy, kiedy weźmiecie sprawy w swoje ręce, pozamykacie, porozliczacie i będziecie gotowi na zmiany. Ta transformacja jest wam potrzebna, żeby stać się bardziej atrakcyjną, żeby poczuć tą swoją wartość. I teraz tak, przy tej karcie siódemki mieczy myślę, że na pewno należy zacząć troszeczkę bardziej logicznie myśleć, uważać na przykład półprawdy, mówić otwarcie i tak, by było to w komforcie dla was. Nie dawajcie się okradać z pomysłów, nie zwierzajcie się ze spraw prywatnych innym ludziom, nie należy się zwierzać przy tej karcie, a w relacjach trzeba być bardziej takim uczciwym. Jeżeli czujecie, że ktoś nadużywa waszej uprzejmości i narusza waszą strefę komfortu, mów o tym otwarcie, nie tłumacz tej osoby. Też w waszej postawie jakby trzeba takiej jakby transformacji, więcej pewności siebie, mam wrażenie. To, na co tutaj zwrócić uwagę, bardzo warto by, jak postępować i z jakich okazji korzystać, pokazała Królowa Kielichów. To na pewno stawia was w pozycji osób dbających o swoje emocje, na pewno o stabilizację życiowo-emocjonalną. Tu się będzie wiele zmieniało, jeżeli tylko dokonacie słusznej analizy, słusznego rozliczenia i zobaczycie, co było w niekorzyści, a co w korzyści. Dokonacie tych pewnych rozliczeń, rozrachunków. Będziecie uważać na to, z kim macie do czynienia, z czym macie do czynienia. Czy to was nie okrada, czy was to nie ograbia z waszej wartości. I na tym skoncentrujecie się, aby dobrze się po prostu czuć. Warto by było tą sferę uczuciową, tutaj emocjonalną, ustabilizować. Dbać o siebie, opiekować się bliskimi, nie szczędzić sobie wzajemnej opieki na płaszczyźnie emocjonalnej. Miejcie świadomość, że na przykład wasza atrakcyjność ma szansę wzrosnąć, szansa tu jest też na związek, a ta poszukiwana miłość może nadejść tylko dzięki temu, że coś pozakańczacie, przetransformujecie, poprawicie coś, będziecie bardziej takie wyrazistsze, nie wiem, pewne siebie. Ja myślę, że też tutaj jest kobieta, może być w waszym otoczeniu, która daje oparcie emocjonalne, na które możecie liczyć. Jeśli nie macie nikogo bliskiego, to czas po prostu zadbać o siebie. o tą przestrzeń. Królowa kielichów, tak w tym akurat rozkładzie, może tak mi trochę mówi, że mówicie może o wrażliwości, ale także o poświęceniu i zbytniej uległości troszeczkę. I takie mam wrażenie, że żeby nie popadać w zmienność nastrojową także. Na tym tle tej może niepewności, jakichś takich półpraw, nieujawniania swoich prawdziwych uczuć, zamiarów, bo się tak przy tych dwóch kartach można tutaj pogubić i zamknąć w swoim świecie. Generalnie dbanie o swoją przestrzeń emocjonalną, o to, żeby wszystko było takie komfortowe dla Was, jest tutaj bardzo naznaczone jako ważne dla Was, jak postępować, na pewno w zgodzie z sobą. Na pewno w zgodzie z sobą. I wiele tutaj raki, macie tutaj takie przewodnictwo, żeby się tutaj zakorzenić, ugruntować. I to przewodnictwo mówiło o tym, żeby złapać taki czas refleksji, relaksu, oddechu, medytacji może nawet. Takiego poczucia, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie i wreszcie mam tą swoją stabilizację, którą tutaj pokazują nawet te dwie karty, cesarzowej i królowej kielichów. To jest dla Was ważne, ale do tego wszystkiego jest potrzebna Wasza gotowość i otwartość na zmiany, na przetransformowanie swoich poglądów, swojego podejścia, czegoś w życiu, zakończenia niekorzystnego. I poczucia większej pewności oraz wartości własnej osoby. Drogie raki, tak widzę Waszą ogólną energię na miesiąc marzec. W gotowości na transformację bardzo fajne, mocne, pozytywne karty dające ogromną nadzieję na poprawę i stabilizację życia, na takie właśnie ugruntowanie się. Macie tutaj także przewodnictwo bardzo Wam sprzyjające. A teraz przeszłabym do horoskopu. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam na horoskop. Co w pracy, co w miłości, a potem na koniec sprawy administracyjne, urzędowe. Ja tutaj tylko te karty przełożę. Ok. I będę przechodzić do horoskopu. Będę tutaj ten rozkład kładła na tych kartach. Oczyszczę sobie. Przetasuję jeszcze troszeczkę, ale karty mam przygotowane zawsze. Zobaczymy, co tam w pracy. Osoby szukające pracy, co zawodowo u pracujących, co u singli, co w związkach. Pokażcie proszę karty. Horoskop dla raków na marzec. Praca i miłość. Praca i miłość. Pokażcie proszę karty. I już patrzymy. Tu jeszcze chciałabym powiedzieć Wam, raki, jeszcze jedną rzecz. Wyzwaniem jest cesarzowa. To jest właśnie, jeszcze raz powtórzę, aby nie dawać siebie tutaj porównywać do nikogo. Mieć własny styl, własne podejście i samodzielnie decydować o sobie, brać sprawy w swoje ręce. Nie zaniżać swojej tutaj energetyki jakimś takim porównywaniem się do kogoś, żeby nie tracić tutaj na własnej wartości, bo macie wiele wartościowych dla siebie cech, które możecie pomnażać i dzięki nim zyskiwać. Tutaj także mowa o poprawianiu także atrakcyjności wizualnej. Ok, zaczynam horoskop od osób, które szukają pracy. Pokażcie proszę karty. Trójka mieczy. A z kielichów i trójka pentakli. Osoby, które są zaangażowane zawodowo, co tam u Was w pracy, sąd ostateczny, kapłanka, dwójka kielichów. Co u singli, czy raki single, co tam w miłości? Single, macie dziesiątkę kielichów. Czwóreczkę kielichów. I as denarów. Związki, raki, związki. Wisielec. Znów ten wisielec się pojawia. Szóstka kielichów. I rydwan. No więc zaczynamy. Osoby, które szukają pracy, to zaczyna się takim mocnym rozczarowaniem, niezadowoleniem, tak jakby oczekiwaliście czegoś innego, ale jakieś rozczarowanie przyszło, więc tu warto weryfikować swoje oczekiwania. Natomiast ja tutaj widzę szansę podjęcia czegoś i pracy Tu jest jakaś współpraca, bardzo fajna, komfortowa współpraca. To, co tutaj się w okresie przejściowym na przeszłości, co jeszcze może mieć wpływ na teraz, to trzeba będzie właśnie zweryfikować swoje oczekiwania, aby się tutaj nie przeliczyć z czymś. Wiedzieć, że trzeba od czegoś, może nawet skromniejszego zacząć, ale żeby to było w komforcie i to, co wy czujecie. I tutaj widzę fajny as kielichów i trójkę denarów, mówiące o tym, że jest tutaj zawarcie współpracy i szansa na rozwijanie się. Szansa na rozwój zawodowy tutaj pokazuje się. Trzeba tutaj także popracować nad tym, aby iść w coś, w czym będziecie się dobrze czuć też sami w sobie, tak emocjonalnie. Bo jest to jakieś rozczarowanie ogromne i niezadowolenie z czegoś na przeszłości. I będzie trzeba się tutaj troszeczkę wyciszyć, zastanowić, co jest dla Was dobre i nad tym popracować, nad tym zastanowić się, nad tymi emocjami również tutaj widzę pracę. Konieczność pracy nad emocjami. Natomiast współpracę w Trójce Pentakli jak najbardziej widzę. Zawodową. Idąc dalej w pracy, dla tych, którzy pracują, mam dziwne wrażenie, że jakaś atmosfera może się w pracy oczyścić poprzez ujawnienie się jakichś takich niejasnych sytuacji. Jakaś będzie potrzeba, moim zdaniem, z kimś rozmowy, zwierzenia się, oczyszczenia tak jakby atmosfery. I tutaj widzę taką konfrontację i jednocześnie porozumienie. Dwójka kielichów jest takim fajnym porozumieniem. To też są rozmowy w cztery oczy, konfrontowanie pewnych rzeczy dla oczyszczenia atmosfery. Także w pracy może być jak najbardziej spokojnie, tylko będzie potrzeba tutaj z kimś jakiejś rozmowy. Coś tutaj będzie wyjaśniane, będą jakieś niejasności. Jakieś tajemnice mogą wyjść. Ale to jakby pomoże pewne rzeczy zrozumieć, dogadać się i dojdzie do takiego porozumienia jakby. Natomiast co ja tu widzę u singli? Co ja tu widzę u singli? Myślę, że możecie... Ja widzę u singli pracę nad sobą, nad wartościami, nad taką stabilizacją emocjonalną w sobie. W ogóle ustanowienia, ugruntowania tego, co Wy czujecie i tego, czego Wy chcecie w przyszłości od przyszłego partnera. I odnoszę wrażenie, że może ktoś tutaj się pojawić, taka szansa na to, żeby pójść w coś wartościowego, ale to będzie jeszcze wymagało rozwoju i inwestycji. Ja myślę, że single raki, Wy w marcu tu najbardziej mi się pokazujecie w pracy nad sobą, żeby dostrzegać w sobie szanse i potencjał, aby się rozwijać i inwestować w siebie. Wy tutaj zaczynacie czuć już bardziej taki spokój i komfort emocjonalny, nad tym pracujecie, żeby wiedzieć, czego w ogóle chcecie. Ja rozumiem, to jest dziesiątka kielichów, która mówi o tym, że tworzymy z kimś wspólnotę, ale Wy na ten moment jesteście singlami, więc ja tutaj raczej rozumiem, że Wy tu bardziej pracujecie nad sobą, by poczuć, że macie szansę, tak, na dobry, wartościowy związek. Może coś się zacząć, ale najbardziej widzę inwestycje w pracę nad sobą, nad swoją stabilnością emocjonalną i wreszcie poczuciu się jako osoba wartościowa, że macie szansę, tylko trzeba troszeczkę nad sobą popracować, zainwestować jest też potencjał rzeczywiście do czegoś, co się może zacząć. Związki natomiast, co tutaj w związkach? W związkach coś tutaj na przeszłości zatrzymało się, jakieś zmiany czy uczuć, czy zmiany postrzegania partnera lub próba zrozumienia partnera, postawienie się w jego sytuacji, taka próba spojrzenia na związek z innej perspektywy. I odnoszę wrażenie tutaj, że w związkach duże znaczenie mogą mieć dzieci, jeżeli macie dzieci. Związki takie trwałe będą wyjeżdżać w odwiedziny do rodziny, ale tutaj także jest czas, nie wiem, oglądania starych zdjęć, nie tylko ta podróż, ale oglądania starych zdjęć, wspominania fajnych, przemiłych chwil, fajne momenty, gdzie było takie spełnienie emocjonalne. Nie wiem, za kimś tutaj tęsknicie, powracacie do jakiejś przeszłości i zdaje się, te związki takie świeże, jeszcze niepewne, mogą mieć taką sytuację, że będą się rozchodzić. Dlatego to, co ja tutaj mogę poradzić wszystkim związkom, spróbujcie patrzeć na siebie z innej perspektywy, czyli zrozumieć punkt widzenia partnera. Zwróćcie uwagę na potrzeby dzieci, zwróćcie także uwagę na to, jak było między Wami wcześniej. Wspomnijcie te miłe chwile, może odwiedźcie miejsca romantyczne, które są z Wami związane, żeby troszeczkę tej energii ruchu wprowadzić, powspominać, przypomnieć sobie, wyjechać w dane miejsce, przypomnieć sobie, jak było fajnie i zacząć tak jakby razem współpracować, żeby jedno nie żyło w cieniu drugiego, abyście tak ramię w ramię szli. Tyle, żeby każde jednak zachowywało tą swoją indywidualność, ale mimo wszystko ani jedno, ani drugie nie przerastało się nawzajem. Aby Wasze takie poglądy, czy to, czego chcecie, nie rozbiegało się, że jedno w prawą stronę, drugie w lewą stronę. Każdego związku to dotyczy. Coś tu się uczuciowo u Was zmienia. Nie wiem, jak czujecie ten przekaz, ale coś jakby zawiesiło się w pewnym momencie i zaczęliście wspominać może albo o przeszłej relacji, albo o tym, jak było fajnie i niestety tak jakbyście się rozchodzili w tym miesiącu. Tak jakby nie do końca jeszcze jesteście dopasowani do siebie, nie idziecie w parze. Tutaj widzę sentymentalną także podróż. Sentymentalną podróż. Mam nadzieję, że w jakiś sposób to z Wami rezonowało. Ok. Ostatnim zagadnieniem, jakie chciałabym dla Was omówić i wyciągnąć karty, to na sprawy właśnie formalno-instytucjonalne. Czyli jeżeli jesteście w procesie, gdzie jakieś urzędy mają z tym do czynienia, to postaram się tutaj dla Was wyciągnąć karty na te zagadnienia. Ok. Tutaj kartę i zapraszam. Ok. Pokażcie proszę kartę na sprawy urzędowo-formalne, administracyjne u raków w marcu. Jak mogą się potoczyć sprawy urzędowe? Pokażcie proszę karty. Sprawy urzędowo-administracyjne. Pokażcie proszę kartę dla raków, jak mogą się toczyć sprawy urzędowo-administracyjne. Piątka buław, cesarz, koło fortuny. A co to koło fortuny tu może oznaczać? Pokażcie proszę karty. Dobrze. Tutaj rzeczywiście są pokazane jakieś zmagania. Jakieś zmagania, jakieś trudności, nerwowy okres, czy za Wami, czy on jeszcze gdzieś tutaj się, jeszcze coś się takiego tutaj dzieje. A to podejrzewam z powodu jakiegoś mężczyzny, który tutaj chce zadziałać, taki praworządny człowiek, jakiś władny nad Waszą sprawą. I to, co się pokazało w kole fortuny, oznacza, że przychodzą jakieś diametralne zmiany. tak zwane o 180 stopni w Waszej sprawie z powodu ingerencji tego mężczyzny, kogoś wysoko naprawdę postawionego. Ktoś tu bierze sprawy w swoje ręce i odmienia się Wasza sytuacja. Dociągnęłam jeszcze jedną kartę, bo koło fortuny to jest, jak ja to zawsze mówię, na dwoje babka wróżyła. Nie wiem, w jakiej sytuacji teraz jesteście, ale po takim jakimś nerwowym okresie ktoś tu się za coś zabrał i przychodzi duża odmiana. Idą jakieś zmiany związane z Waszą sytuacją. Tutaj jest rycerz buław. Energia ruchu, energia wymagająca interwencji, wymagająca wyjazdu. Jest tu też nieoczekiwany splot zdarzeń, nieoczekiwane zmiany. Także dziać się na pewno będzie, może trzeba będzie interweniować, może będzie trzeba wyjechać, żeby załatwić coś, ale jest tu energia ruchu. Sprawy ruszają do przodu po interwencji tu jakiegoś mężczyzny. Jeżeli nie rezonuje to z Wami, to ja tutaj widzę, że to jest Wasza energia brania po prostu spraw w swoje ręce, takiego uczciwego, praworządnego podejścia i tylko coś takiego będzie mogło odmienić Wasz los, będzie mogło odmienić bieg Waszych spraw. Tak bym to widziała, drogie raki, w tych kartach. Zatem bardzo dziękuję Wam za obecność na tym czytaniu. Niech się Wam spełnia co najlepsze z tych kart. Życzę Wam owocnego, udanego miesiąca marca. Żegnam się już z Wami. Miejcie się dobrze. Cześć!